Tutaj widzimy cykorię podróżnika. Nazwa pochodzi od tego, że ta roślina rośnie na przydrożach, na ścieżkach, polnych drogach, czyli tam, gdzie się poruszają ludzie. Jej kwiatostan to jest koszyczek, należy do rodziny astrowatych, czyli do najliczniejszej w naszym klimacie rodziny roślin. Koszyczki mają różne odcienie koloru niebieskiego i jasnego fioletu, w zależności od osobnika, a także od padania światła słonecznego. Tutaj kwiaty już się stuliły, ponieważ kwiaty cykorii, podobnie jak i innych astrowatych, na przykład stokrotki czy mniszka lekarskiego, stulają się pod wieczór, a otwierają się w ciągu dnia. I tutaj już te kwiaty są niestety stulone, dlatego nie mogę Wam pokazać, jaką piękną postać przyjmuje koszyczek otwarty. Podobne kwiaty ma jaszczębiec, również należący do rodziny astrowatych. Tutaj mamy rumianek. Różni się od rumianu tym, że ma bardziej rzadko położone odcinki liści. Liście i rumianu, i rumianku są podzielone na odcinki. Są pierzastodzielne. Odcinki sięgają prawie do nerwu. Rozgałęziają się podobnie jak liście kopru. Ale u rumianu te rozgałęzienia są gęstsze i bliżej siebie, a tutaj są rzadkie. Również rumianek jest mniejszy i ma gęstszy pokrój od rumianu. Rumianek zawiera olejki eteryczne oraz substancje bakteriobójcze, przeciwzapalne i ściągające. Wywarem można przemywać skórę przy cerze trądzikowej, podmywać się przy hemoroidach, a także przemywać rany, oparzenia, owrzodzenia oraz płukać jamę ustną podczas anginy, zapalenia okostnej, po wyrywaniu zęba, podczas wirusowych infekcji gardła,